Zanim zajmiemy się finansami powiatu, skupmy się wcześniej na innym, nie mniej ważnym zagadnieniu. Radni dość obszernie dyskutowali także o stanie środowiska naturalnego w naszym powiecie w 2011 roku. Za ten rok są bowiem dane. Mówiono m.in. o sprawach dotyczących zakładów przemysłowych, coraz częściej pojawiających się także dzikich złomowiskach starych samochodów czy przekaźnikach telefonii komórkowej. Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym, paragraf pierwszy Baltic Gas i adnotacja: w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono brak ewidencji odpadów wywożonych do siedziby spółki. Ja bym chciał prosić o informację, jakie to były odpady. Wobec przedstawienia zakładu i dalej wobec przedstawiciela zakładu zastosowano sankcje w postaci pouczenia. Jakie to, czy to jakieś konsekwencje są tego? Jeżeli chodzi o kontrolę, to są, tak jest dużo przepisów i tak dużo elementów sprawdzamy, że na przykład na kontrolę przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom jest pracownik, który tylko i wyłącznie tym się zajmuje. I jeżeli tak jest opisane, to tak było. Były nieprawidłowości, po to są nasze kontrole, żeby pojechać, co jest nieodpowiednie, zwrócić uwagę. I zakład musi to naprawić zarządzeniem pokontrolnym. Najczęściej ma to zadane. Odpowiedź jest i widocznie wszystko było dobrze już w tej chwili zakończone. Mam na myśli różnego rodzaju, powiedziałbym, dzikie, tak to określam, miejsca, gdzie demontuje się samochody, złomowiska, które niekoniecznie są zarejestrowane, nawet tak bym powiedział, czy zgłoszone jako ta działalność, bo tutaj jest to pięknie nazwane stacja demontażu pojazdów wycofanych z produkcji. Dla mnie to są normalne złomowiska, gdzie gdzieś tam ktoś na czarno demontuje części, część odsprzedaje na Allegro czy inaczej, to już nie ma znaczenia. To jest niesamowity problem na terenie całej Polski i to nie jest sprawa tylko i wyłącznie tych stacji, które są zarejestrowane, które mają duże wpływy finansowe z tego tytułu i one są przez nas kontrolowane, są pewne wymagania, które one muszą spełniać i tylko na podstawie spełnienia tych wymagań one mogą dostać dotacje z funduszu. I to jest jeden temat, który jest w miarę prosty, bo oni się starają, oni dostają duże pieniądze, to są za tym idą niesamowite pieniądze z funduszu i to jest sprawa jak gdyby marginalna w tej całej sferze demontażu samochodów w całej Polsce. Jakie jest oddziaływanie, szczególnie chodzi mi na ludzi, przekaźników, telefonii, wieży komórkowej usadowionych w pobliżu osiedli, wręcz w osiedlach, tam gdzie zamieszkuje ludność? Bo z tego, co ja się orientuję, nikt nie buduje przekaźnika wieży telefonii komórkowej o małej mocy, tylko o dużej mocy. Jaki jest zakres działania i oddziaływania tego promieniowania szczególnie na ludzi? Posiłkujemy się wynikami badań, które wykonawca po wykonaniu tego przekaźnika ma obowiązek nam przedstawić. To jest jeden punkt. A drugi punkt programu to my mamy jeden przyrząd na terenie całego województwa łódzkiego i sukcesywnie raz na 3 lata jakiś przekaźnik, okolice tego przekaźnika badamy. Nie zdarzyło się jeszcze, żeby było przekroczenie tych wartości, które są normą ustanowione. Jeszcze się nie zdarzyło. Podobno, ja nie mogę tego na 100% powiedzieć, ale słyszałam na jakiejś konferencji, że o wiele bardziej na życie i zdrowie ludzkie jest szkodliwa komórka, którą trzymamy albo w kieszonce, albo gdzieś przy łóżku jak śpimy, bo za budzik nam służy, niż ta stacja przekaźnikowa, która jest u góry. A teraz przejdźmy już zatem do budżetu powiatu wieluńskiego na nowy rok. Zarówno wieloletnia prognoza finansowa, jak i projekt budżetu na rok 2013 został przygotowany na dzień 15 listopada zgodnie z obowiązującym prawem, zgodnie z zawartymi umowami, poręczeniami i na dzień dzisiejszy stan prawny się nie zmienił. Kiedy nastąpi decyzja, padnie jakakolwiek decyzja odnośnie szpitala, wtedy będzie można dopiero dokonywać zmian. Nie można było zawrzeć i poręczeń,
i zaciągania kredytów pod kątem spłat szpitala. Dziękuję. Szczegóły dotyczące dochodów, wydatków, ale też zadłużenia przedstawił naturalnie starosta Andrzej Stępień. Panie przewodniczący. Dochody budżetu powiatu wieluńskiego w roku 2013 przewidywane są na kwotę 66 713 882 zł 74 grosze. Natomiast wydatki powiatu to kwota 64 692 124 zł i 3 grosze. Nadwyżka budżetu w kwocie 2 021 758 zł 71 groszy zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. Rozchody budżetu powiatu w wysokości 2 021 758 zł 71 groszy będą przeznaczone na spłatę zobowiązań, to jest kredytów w wysokości 1 519 800 zł i pożyczek w wysokości 501 958 złoty 71 groszy. Zadłużenie powiatu na początku roku wyniesie kwotę 9 582 260 złoty 71 groszy i stanowi to 14,37%. Na koniec roku natomiast planowana jest wysokość zadłużenia na kwotę 7 560 502 zł, co stanowi 11,33%. Oczywiście nie obyło się bez dyskusji nad projektem uchwały budżetowej. Tę zobaczą już jednak Państwo w obszernej relacji z sesji Rady Powiatu, którą nadamy w sobotę i niedzielę, jak zwykle po kulturalnej TVC.